Wydawnictwo Agora zaprasza. Grażyna Plebanek. Słowa na szczęście i inne nienazwane stany duszy. Czyta autorka. Wstęp. Słowa na szczęście opisują stany, które łatwo przeoczyć. Efemeryczne, chimeryczne, nienazwane. Takie, które nie dadzą się wprzęgnąć do czynności zwanej zarządzaniem emocjami. Przyznaję, że kiedy trafiłam na ten termin, przeraziłam się. Zarządzanie to słowo bliskie efektywności, wynikom i słupkom, obowiązkowo rosnącym. Podobno można zmieniać własne emocje, na przykład świadomie kontrolując mimikę. A więc do tego doszliśmy, żeby manipulować tym, co mamy najbardziej ulotnego, kruchego, swojego, stanami duszy. I tu stawiam weto wara słupkom od mojej twarzy. Im bardziej ulotne emocje, tym cenniejsze. Chcę je przeżywać bez myślenia, że mogą mi pomóc osiągnąć lepsze wyniki. Chcę je przeżywać. Kropka. Urzeka mnie delikatność chwil, które ledwo zauważamy. Ba, ledwo je nazywamy. A nienazwane może umknąć, zostać uznane za nieistniejące. Szkoda by było. Nazywam te ulotne stany, żeby nas nawiedzały, nachodziły, nie bały się do nas podejść i rozgościć się w duszy. Żeby miały do nas dostęp, choć bywają nieśmiałe. Swoją jasną, czasem melancholijną energią ubarwiają nasz codzienny pragmatyczny bieg. Napisałam ten słownik, żeby było się na czym oprzeć. Delikatna to konstrukcja, utkana ze słów, które przywiozłam z innych kultur, wyłuskałam z innych języków. Wplotłam w rodzimą wełnę, gościnną, bo te stany znamy, tylko czasem potrzebujemy wielu słów, żeby je opisać. A tu przychodzą w jednym, czasem straszliwie trudnym do wymówienia wyrazie. Ale to też jest stan, przekroczenie ta próba wskoczenia w gaelicki, zmierzenia się z japońskim, liźnięcia hiszpańskiego. Stany tu opisane kojarzą mi się z rezerwatem ptaków. Potrzebujemy czasu, żeby je dostrzec w wolnej chwili, żeby się nimi zachwycić, docenić ich barwność, urok, zawartą w nich obietnicę. Wolności? bo te stany, jak ptaki, są dzikie. Nie znają ręki kołcza, nie udomowił ich psychoterapeuta, nikt ich nie zatrzasnął w klatce użyteczności. Nie ma co ich brać pod but. Wystarczy się w nie zapatrzyć. Wystarczy z nimi być. Aha, i najważniejsze, bawmy się nimi. Jako wychowanka antropologa kultury, niezrównanego profesora Rocha Sulimy, Mam wielką słabość do przyglądania się sprawom drobnym, pozornie nieważnym. Tę skłonność przejawiam zresztą od dzieciństwa. I pewnie dlatego na moim podwórku na warszawskich stegnach byłam niezła w robieniu tak zwanych widoczków. Pod szkła z butelek rozbitych bez przez osiedlowych pijaków podkładałyśmy z dziewczynami kwiaty, kawałki błyszczącej folii, kamyki, dropsy. Tak powstawały dzieła, które wydawały nam się równie cenne jak te, które stworzył Picasso. Gdyby miały trwalszą konstrukcję, może kupowano by je za równie astronomiczne sumy. Ale widoczki były nietrwałe, taka ich uroda. Nie dało się i nie da się ich sprzedać. Całe szczęście. Ta książka to moje widoczki. Pisarki, która podróżuje po krajach, kulturach i językach. Włóczy kijki, bo włóczyki ma żeńską formę od teraz, którą nosi jak wielu z nas. Zapraszam do wspólnej zabawy słowami. Niech to, co trwałe, trwa w nas. Age Otori po fryzjerski smut. Age Otori nie ma nic wspólnego z wiekiem, choć angielskie słowo age stoi tu jak byk i straszy. Wszechobecne na kosmetykach, które mają nam pomóc przestać być tym, kim jesteśmy naprawdę, tu znalazło się przypadkiem. Age otori to japoński zwrot. Nie ma w nim paniki związanej z przemijającym czasem. Jest za to inny rodzaj stresu, dobrze wszystkim znany. Age otori to wrażenie, jakiego doznajemy po wizycie u fryzjera, gdy okazuje się, że wyglądamy gorzej niż zanim zasiadłyśmy w fotelu. Nie znam osoby, która by przez coś takiego nie przeszła i nie opłakała swojego godnego pożałowania stanu. To rodzaj paniki z plinu czy z na widok własnej twarzy okolonej źle układającymi się kosmykami lub na widok ich bolesnego braku. Pofryzjerski smut? Może to jest właściwe spolszczenie ageotorii. Mistrzami we wpędzaniu ludzi w ostry, pofryzjerski smut byli fryzjerzy aktywni w czasach socjalizmu. Jak gdyby przed 89. rokiem nie dało się ostrzec i uczesać człowieka tak, jak o to prosił. Obcokrajowca w tych siermiężnych czasach rozpoznawało się po fryzurze, dobrej, i postanie u To ostatnie w naszej części Europy bywało bowiem wypadkową zaawansowanej próchnicy z modą na złoto w wszczęce słowem pałac Trumpa w ruinie. Hasło pójść do fryzjera w tamtych czasach kojarzyło się ze szlochem. Pamiętam, jak moja mama, właścicielka ślicznych włosów, wracała od fryzjerki opłotkami. Tak żeby nikt jej nie widział. Kiedy jej klucz zgrzytał w zamku, domownicy udostępniali pospiesznie drogę do łazienki. Mama wpadała tam, sadzała głowę pod kran i zmywała polakierowaną konstrukcję. Gdy wychodziła z łazienki po dwóch godzinach, przypominała już siebie. Fatalne strzyżenie trzeba było tuszować. Właścicielom kręconych włosów było łatwiej. Ale w przypadku moich azjatycko prostych, oszustwa nie wchodziły w rachubę. Dlatego po kilku paroksyzmach ageo w trudnym wieku nastoletnim odmówiłam chodzenia do socjalistycznych partaczy. Zapuściłam włosy, a podcinał mi je mój chłopak. Traf chciał, że ten felieton pisze akurat po powrocie od fryzjera. Z nim po fryzjerski smut się nie zdarza, bo musa słucha, co do niego mówię. Co więcej, wprowadza to w czyn. Kiedyś wyjechał na dwa miesiące – a ja poszłam podciąć włosy do jego kolegi. Po strzyżeniu mało typa nie zabiłam. Na szczęście mam wyjście awaryjne, polską odpowiedniczkę musy. Ewa strzyże mnie już tak długo, że niebawem powinnyśmy obchodzić srebrne gody. Niektórzy są wierni fryzjerom, inni skaczą od jednego do drugiego, otwarci na niespodzianki. Bo z fryzjerem jest się w związku, stałym bądź krótkotrwałym. Jeśli jednak pewnego dnia... Bez względu na staż relacji, poczujemy, że na widok własnego odbicia we fryzjerskim lustrze zbiera nam się na płacz, to znak, że czas zerwać. Bo nie ma nic gorszego niż wstawanie z fotela z głową wciśniętą w ramiona, płacenie trzęsącymi się rękoma i unikanie swojego odbicia w szybach wystawowych. Fryzjerowi trzeba ufać, jak ginekologowi. Na szczęście w tym zawodzie nie ma klauzul sumienia. W innym przypadku mogłybyśmy nagle wylądować ostrzyżone na pazia. Fryzjera można kochać. Za co kocham musę? Za to, że zrównał ceny strzyżenia kobiet i mężczyzn. Wszędzie to my płacimy więcej. Czy to nie dyskryminacja? Musa namawia do ograniczenia używania produktów do włosów, bo szkodzą środowisku. Nie zajmuje się też farbowaniem. Dzięki niemu i jego starszym klientkom przekonałam się, że dobrze podcięte, szpakowate czy białe włosy są piękne. Amae, prośba o miłość. Wszyscy marzymy o odwzajemnionej miłości. Daje ona radość i poczucie bezpieczeństwa płynące z bycia w pełni akceptowanym. Szczęście w jedności to pierwsza emocja, jaką poznajemy w kontakcie z matką. Po wejściu w dorosłość pozostaje z nami w postaci dążenia do odtworzenia tej bliskości z partnerem, partnerką, w podświadomej ciągocie do zjednoczenia się. Ma to swoją nazwę amae. W języku polskim nie ma na to jednego określenia. Występuje tylko tak zwany głód miłości. W angielskim jest paskudne needy, czyli desperackie domaganie się uwagi. Przy czym chodzi tu bardziej o względy narcystyczne z ekstremalną łatką attention whore przylepianą osobom szczególnie aktywnym w mediach społecznościowych. Słowo amae oznacza dążenie do relacji emocjonalnej wzorowanej na idealnej, za którą w japońskiej kulturze uważa się więź łączącą matkę z dzieckiem. Wpisany jest w nią rodzaj zależności wobec drugiej osoby, jaką cechuje układ rodzic-dziecko. Przepełniony amae człowiek domaga się miłości i jej wyrazów. Pieszczot, opiekuńczości, bycia wyręczaną, wyręczanym. Potwierdzeniem występowania konceptu amae w japońskiej kulturze jest to, że od żony wymaga się usłużności, zarówno wobec dzieci, jak i partnera życiowego. Kiedy pan domu wraca zionąc alkoholem, żona ma go zapakować do łóżka, a nie złoić wałkiem połbie. Jak to wygląda u nas? Różnie. Chociaż poprzednie zdanie pewnie jakoś tam świadczy o polskiej mentalności. W książce Anatomia Zależności z 1971 roku psychoanalityk Takeo Doi zdefiniował Amae jako prośbę o miłość i przypisał ją kulturze japońskiej. Wyjaśnił jej społeczną funkcję jako służącą nie tylko zaspokojeniu podstawowej potrzeby emocjonalnej człowieka, ale i zbudowaniu relacji w grupie. Bez której jednostka nie może przeżyć. Zabieganie o miłość służy łagodzeniu i oliwieniu więzi międzyludzkich. W Japonii Amae występuje w relacjach męsko-damskich, w rodzinie, w firmie. Istnieje czasownik Amaeru, oznaczający bycie zależnym od woli innych. Książka pod tytułem Anatomia Zależności to efekt szoku kulturowego, którego autor doznał. Opisując zderzenie stawiającej na wspólnotę kultury japońskiej z zachodnią, gloryfikującą indywidualizm. Dziś, pół wieku po jej publikacji, jeszcze wyraźniej widać różnice i nieprzestawalność amae do kultury zachodniej. U nas, przyznanie się do potrzeby kochania i bycia kochaną, jest coraz częściej traktowane jako wyznanie nieudacznika. Mówienie o miłości też odchodzi do lamusa. Zastępują je peany na temat zakochania, tego etapu raczkowania miłości, na którym często cała sprawa się kończy. Dojrzałą miłość łączy się coraz częściej z martyrologią. Dwadzieścia pięć lat z tą samą osobą? W pociągu z Berlina do Kolonii siedzący obok mnie mężczyzna przez całą drogę przeciągał na lewo główki z Tindera, odrzucając nieinteresującego oferty. Nie wiem, co z jego amae. Nie był już taki młody, między trzydziestką a czterdziestką, ale bawił się jak licealista. A Amae w Japonii tak ukształtowała model więzi rodzinnych, że zależność emocjonalna dzieci od rodziców nie maleje. Odwrotnie jest w kulturze zachodniej: amerykańskie nastolatki wyjeżdżają do koledżu, i od tej pory ich kontakty z rodzicami ograniczają się do wizyt na święto dziękczynienia. Młodzi Brytyjczycy są wypychani z domu jeszcze wcześniej, jako kilkulatki. Pamiętam, jak oburzyłam się, słysząc, że znajoma wysyła dzieci do szkoły z internatem. Uznałam, że jest potworem. My, polskie matki, plasujemy się chyba między Japonkami a włoskimi mamami. Nadopiekuńczość, toksyczność, po prostu amae ten lepik więzi międzyludzkich. Bak pfeife Szczera jak zwierzę. Nie jest dobrze być fizjonomistką. Uważność na powierzchowność bliźnich, nie taka jak u stylistek czy szafiarek, ale taka ala Sherlock Holmes, może się marnie skończyć. Patrzymy na kogoś, słuchamy go i naraz wszystko zaczyna nas swędzić, mrowić, spinać się. Do ucieczki? Nie, do ciosu. To nie nasza wina. Jesteśmy kulturalnymi ludźmi, tylko los postawił na naszej drodze osobnika obdarzonego cechą, którą Niemcy określają jednym straszliwym do wymówienia słowem: Backpfeife Gesicht. To słowo matrioszka. Znajdują się w nim backpfeife, który oznacza cios, klaps, i gesicht, czyli twarz. W wolnym tłumaczeniu, backpfeife Gesicht to twarz, która prosi się o zderzenie z pięścią. Nie musi to być śmiertelny wróg. To może być ktoś, komu do wargi przykleił się szczypiorek. Albo osoba, która zaczyna zdanie od bo ty nawet nie... I dalej jest. Nie zadzwoniłaś, nie zapytałaś o zdrowie ciotki, nie odpowiedziałaś na smsa. Albo znajomy pliszka, co z takim zapałem własny ogon chwali, że po pół godzinie w porównaniu z nim czujesz się nieudacznikiem. Paw. Co niepytany rozdaje gratisowe porady jak żyć. Jakby jego banały były lepsze od naszych pomysłów, a przecież nie są. Aż się prosi, żeby go porządnie, no właśnie, to jest klasyczny bagpiffegezis. Można kręcić nosem na dosadność wyrażenia, ale nie sposób mu odmówić jednego. W jednym słowie zbiera trudne do wyrażenia emocje. Od dziecka słyszymy, żeby nie rozwiązywać konfliktów siłą, tylko słowami. Ale są takie sytuacje, kiedy zaczynam w to wątpić. Trafił mi się adorator, mocno starszej generacji, który uporczywie zdrabniał wszelkie moje zawodowe funkcje. W ramach podrywu zwracał się do mnie per pisareczko. Przedstawiał jako dziennikareczkę. Nie wymyślił tylko zinfantylizowanej formy słowa felietonistka. Korygowałam, wyjaśniałam, tłumaczyłam, jak grochem o ścianę. Trudne jest zderzenie z kimś, kto nie słucha naszych argumentów, tylko tłucze swoje. Zalew słów i fiasko komunikacji. W takiej sytuacji w człowieku wychowanym w kulcie werbalnego porozumienia, coś się budzi. Jakiś zew. Pulsująca czerwień wzbiera w środku. U mnie w domu określano to lapidarnie, no i krew go zalała. Jesteśmy zwierzętami. Z różnych powodów chętnie byśmy się czasem zagryźli. Ale panujemy nad sobą. Trudne to szczęki nam drżą, jak wilkowi, który zdybał królika. Zwłaszcza, gdy spotykamy ludzi, którzy budzą w nas mordercze instynkty. I, jak to istoty społeczne, wzbierającą w środku chęć przyłożenia bliźniemu, przypłacamy poczuciem winy. Twarz, która prosi się o cios, należy często do polityka. Słowo Bakpfaifegezi. Często pojawia się w wyszukiwarce internetowej w kontekście kampanii Trumpa. Gdybyśmy mieli polski, lapidarny odpowiednik Backpfeifegesicht, ostatnio często by wyskakiwał. A ci, którzy na potęgę wycinają w Polsce drzewa? Dochodzę do stanu, w którym nie tylko na widok ich twarzy zaczyna mnie świeżbić. Mrowi mnie nawet na widok pił elektrycznych. Backpfeife Gesicht w polskim najlepiej oddaje wyrażenie, lać i patrzeć, czy równo puchnie. Dziś jest ono szczytem politycznej niepoprawności i budzi fatalne skojarzenia z przemocą, zwłaszcza wobec dzieci. Notabene pierwszy raz byłam świadkiem tejże właśnie w Niemczech, wówczas NRD. Matka w tramwaju ucięła negocjacje z kilkuletnim synem, policzkując go. Nikt nie zareagował, z wyjątkiem mojej mamy. Czy rzeczywiście do niektórych nie dociera nic poza siłą pięści? Na pewno część ludzi tkwi w przekonaniu, że tak właśnie jest. A może to wyraz naszej bezradności? Backpfeife Gesicht bywa źródłem literackiej inspiracji. W krokodylu z kraju Karoliny, Joanny Chmielewskiej, występuje osobnik o intrygującym profilu. Powiedzieć, że ma złamany nos, to nic nie powiedzieć. Czyżby w rozmowie z nim ktoś nie zdzierżył i mu przyłożył? A może sama autorka sportretowała kogoś, kto ją denerwował w życiu? To jeden z wielu powodów, dla których uwielbiam być pisarką. Przekuwam twórczo spotkania z twarzami proszącymi się o pięść. U Chmielewskiej właściciel wstrząsającego nosa to główny zły. A Voldemort? Pierwowzór mógł być wrednym urzędnikiem, który zalazł J.K. Rowling za skórę. Irytujące postaci mogą być użyteczne? Tak, w literaturze. Boketto. Japońskie słowo, które brzmi jak włoskie. W pierwszej chwili przyszło mi na myśl gelato, czyli włoskie lody. Ale tu chodzi o inny rodzaj rozkoszy. Boketto to patrzenie przed siebie, kiedy nasz wewnętrzny horyzont jest całkowicie wyczyszczony. Po polsku nazwałabym boketto gapieniem się, koniecznie z dodatkiem bez jednej myśli. Słowo gapienie się ma w Polszczyźnie wydźwięk pejoratywny. Gapi się ktoś ciekawski. Przypatruje się niedyskretnie scenie, która teoretycznie nie powinna go obchodzić. A obchodzi go, bo wreszcie coś się w jego życiu dzieje. Ten rodzaj gapienia się zakłada choćby minimalny poziom aktywności umysłowej, którym cechuje się wścibstwo. Boketto jest subtelniejsze. To godna zazdrości umiejętność. Niektóre głowy umieją się same przewietrzać i zawieszać, kiedy mają dość. Z tego gapienia się bez jednej myśli, nie urodzą się plotki. Boketto to umiejętność wstrzymania biegu myśli.